Dąb w Brzesku. Dworzec w Bochni. Piaskowce z piasków bogucickich, granit Rapakiwi, piaskowiec magurski, wapień, porfir, wapień. Dolomit. Diabas. Diabas. Piaskowiec z belemnitami. Wapień. Wapień. Ciekawy wapień. Kopalnia soli w Bochni. Wagoniki. Mechaniczna kruszarka soli. Koło szybowe. Wagoniki. Wciągarka bębnowa. Wózek kopalniany. Kopalnia soli w Bochni. Szyb Campi. Maszyna parowa.
Jesteśmy na poziomie 212 metrów w korytarzu. No i to było też morze. Miocenie, u nas w Tarnowie to było miocenie. Kiedy, miocenie, kiedy klimat się oziębił, morze wyparowało. Natomiast to jest bardzo młode, że tak powiem, 2009 rok. To jest z betonu, to jest stacja drogi krzyżowej. Fundator zapoczątkować drogę krzyżową. I sądził, że w jego ślady pójdą inni i będą fundować. Tylko nie wiem, dlaczego zaczął od czwartej. I w rezultacie skończył na czwartej. Natomiast jest to kaplica maryjna i to, co widzą Państwo pod spodem, to są 61. Niejaka Richelda stwierdziła, że ukazała się jej Maryja i pokazała jej dom, jaki miała w Nazarecie. Knox, to jest Irlandia, gdzie Maryja pokazała się na ścianie kościoła w otoczeniu dwóch ludzi, świętego Józefa i świętego Jana. To święty Jan miał być ubrany jak biskup i przygotowywać się do mszy. Tu mamy La Salette. 19 września 1846 to są Alpy, niedaleko Grenoble. Taka pani siedziała w kuli światła na kamieniu i dwoje dzieci do niej podeszło. Elementy męki, łzy. No i ta pani mówiła, że nie może utrzymać karzącego ramienia Chrystusa, za co Chrystus chce karać. O, dałam wam 6 dni do pracy, 7 zatrzymałam dla siebie i nie chcecie mi go przyznać. Czyli rolnicy pracują w niedzielę i co z tego macie? W ubiegłym roku pokazałam wam, zgniły ziemniaki, zgniły winogrona, zepsuły, w proch zamieniło się zboże i orzechy. No i co wam z tego przyszło? Chodzicie do rzeźnika w dni postne jak psy. Psy chodziły do rzeźnika w dni postne po odpadki. No nie było karmy przede wszystkim, tylko od razu odpadki dawano psom, a po drugie nie myło lodówek, a więc jeżeli ktoś szedł do rzeźnika, to znaczy, że od razu będzie to zużywał to mięso, prawda, gotowo. No i jeszcze pytanie do dzieci, czy dobrze się modlicie? A dzieci szczerze odpowiedziały nie. A proszę, tu jest Matka Boska Włodzimierska. W 1135 roku Andrzej Bogolubny przywiózł taką małą ikonkę z Konstantynopola do Kijowa. Potem przenieśli ją do Włodzimierza na Wołyniu. Moskwa ją zabrała. Ta ikonka jest w tej chwili w Moskwie, ale Andrzej Rublew w 1409 roku zrobił jej kopię. I są dwie. Rosjanie twierdzą, że mają jednakową moc. To jest taka często. W Moskwie? Jedna jest w Moskwie, a druga jest w Ameryka Południowa, Aparecida. Tam Częstochowa, tu jest 20 milionów, a tam Częstochowa z tymi 4 czy 5 milionami to jest daleko. Właśnie La Salette ją chyba wyprzedza, Fatima i Lourdes. No, no to chyba 3 czy 4 lata temu były dościnane. Bo ściana jest w kopalni. Nie... Ale mam słone usta. Tu jest w powietrzu sól. Zada jest peleryna. Dlaczego duszyta? Woda kapie tu ze stropu, woda leje się po ścianie, żeby woda nie wlała się za kołnierz. Narzędzia, które mają. Ten z lewej ma kilof i młotek. Kilof i młotek skrzyżowane to herb górniczy. Ten z prawej za chwilę weźmie do ręki motykę. Miał ją przed chwilą, położył, teraz odstawi to wiaderko, pośle na górę. Podwyższyli tak, że dwie miejscowości dawały 1/3 dochodu do skarbu państwa, a państwo było duże i wtedy powstało powiedzenie: bez bochni i wieliczki nie warto Polska miłej świeczki.
Kolejna rzecz, którą zrobili, to usprawnili organizację. Przecież bez tego nie ma do większych dochodów. Kopacz odcina sól od ściany, kruszak przygotowuje ją do transportu. Było jeszcze kilku transportowców. I na dół jadą górnicy do pracy. Jeżeli lina... jadą górnicy po pracy, nawet na nich do tej linii. Jeżeli były tutaj ręce górnika... To był dobry koncept. Bo oni mieli niesłychanie rozeznanie w interesach, jakby to powiedzieć, układy w całej Europie. Władysław Łokietek, nasz ojciec, musiał głównie prowadzić wojny, prawie ze wszystkimi. No tak było. Tymczasem my wzięliśmy się za dyplomatykę i handel. Wydajność tego jest bardzo mała, no ale od czegoś trzeba zacząć. Nie od razu. Szach Iranu. O tym myślał, to o tym patrzę. No i mamy tutaj ciekawą rzecz. Obudowa. Półłuki. Natomiast ten pomnik polskiego biskupa Michała. Wybito nisze 165 na 165 i ustawiono najpierw ołtarz aniołów stróżów. Z tej strony jest 16 na 11, natomiast ta część została zbudowana dopiero w 1914, czyli kiedy zaczynała się pierwsza wojna, tu przerwano wydobycie soli i tą część dobudowano do całości. Ta całość to jest właściwa kaplica, część poziomu czwartego. Dlaczego nie mamy nowego? I co by pożegnać się z rodziną i ojczyzną? Źle to pożegnanie wypadło. Na jaskini oddał jej pieniny i sądeczyznę. To jest jej prywatna ziemia i kiedy on umiera, ona jedzie tam. Ona tam wybudowała klasztor i w 1207 latach. 9. Jan Paweł II służymy do kanonizacji i stał przymiot święty i mamy obraz Polacy jak doszli do morza, to też wrzucali pierwszy znak związku. Więc ten legenda mówi, że pierścień niesiany wodami podziemnymi wylądował w szybie szewca, czyli tam skąd my teraz idziemy. Wydał i wytrzymało. No dzisiaj, gdyby były komórki, to może by ten przekazać. Tutaj była kaplica świętej, chcąc wydobywać sól, zniszczyli kaplicę. Ołtarz pozwolili, kazali by. Barbara, kto to jest? Patronka dobrej śmierci. Dlaczego górnicy brali sobie patronkę dobrej śmierci? Jak umiera górnik? Przywalony drzewem, przywalony kamieniami, dusząc się w dymie pożaru. Prosi o jakąś śmierć szybką, bezbolesną i żeby być pogodzony z Bogiem. Tak. No więc patronka dobrej śmierci się do tego nadaje. To ją odcina od ściany. Ale czasem traci orientację. I nie bardzo potrafi wrócić pod szyję. Gorzej wody. To właśnie Wacław IV, 1300. Ale nam chodzi o tego najstarszego, biskupa Mirry. Żadne robanie nie to Mirkule. Załatwił sprawę. Pomagał ludziom, ale jak? Żeby lewica nie wiedziała, co czyni prawica, czyli dyskretnie. Nie tamtej. 153 naszej ery. Tylko wdowa, która z trójką dzieci. Ten, co idzie do góry, to po prostu ciągnie bałwana, na przykład na torach stał ten, a tu chodziły konie, o, tutaj są haki, do tych haków się ładowało soli. Tak. Więc to ostatnio właśnie byłem z turystami dwa razy, raz we wrześniu i teraz dwa razy w Bazylice. I właśnie miejsca zabiera i tak dalej. No ale kiedyś to jakąś religijną więź cechów.